Cześć ziomeczki, tu Wojtek Pietraszek, znowu ja i znowu będziemy działać z tablicą. Interwały. To co tutaj pokrótce chcę przedstawić w tym filmiku, to jest jakby taka moja, można powiedzieć, wizja, czy moje wytłumaczenie interwałów, ponieważ dużo osób się mnie pyta, jak się ten temat zaczyna, to się mnie pyta ludź jeden z drugim, że na co właściwie mi te interwały i co z nimi teraz zrobić. W ogóle pogrzyba mi to tłumaczysz, tak można powiedzieć. To jak ja widzę interwały, jak spróbuję to przedstawić, to czyż to wam się spodoba, to już jest wasza sprawa. Mam nadzieję, że się spodoba. Wyobraźcie sobie, że właśnie mamy ten gryf gitary. Prosty lub bardziej pokrzywiony. Narysuję sobie symbolicznie mniej więcej jakby te nasze struny. Ile nam wyszło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj mamy progi. No i wyobraźcie sobie, że interwały to są zależności, tak można powiedzieć. Zależności pomiędzy różnymi układami dźwięków. Na przykład załóżmy, mamy tutaj dźwięk i tutaj dźwięk. To jest jakiś konkretny interwał, który konkretnie brzmi, konkretnie tam się rozwiązuje na jakiś inny interwał. W konkretnej skali można go spotkać, taki interwał. Załóżmy, nie wiem, zrobię jakoś, zmienię tutaj, dodam jakiś tutaj coś. No to tutaj już mamy trzy interwały obok siebie. To jakby taka następna forma tego układu. Tutaj jeszcze dorysuję na przykład coś takiego. Kolejny interwał, od którego są już kolejne zależności. Na przykład załóżmy, nie wiem, że z tym interwałem na przykład brzmi gorzej, to możemy zagrać w ten sposób, możemy zagrać tak. Teraz może być jeszcze inaczej. Mogę na przykład zagrać w ten sposób, ten interwał dodać do tego układu. I teraz, jak widzicie, zacząłem zmieniać te dźwięki. Teraz zaczyna się coś dziać, o kurczę, to muszę palcem wymazywać, coś dziać, co już jest zapewne wam znane z układów, na przykład o coś takiego, albo takie coś, albo jeszcze coś innego, co powinno być też dla was znane, o coś takiego. O, tutaj byłby pierwszy, drugi, trzeci próg. No, myślcie. Właśnie, teraz dochodzimy do tego, do układów akordów. Czyli teraz można by powiedzieć, że interwały, czyli te jako te bodulce, można powiedzieć, jako takie puzzle. Interwały właśnie służą nam jako puzzle i z nich zaczynamy układać różne rzeczy. Tu akurat teraz wam pokazuję na przykładzie akordów, że o, na przykład te dwa dźwięki, tutaj kwarta, tercja mała, tutaj znowu jest, przepraszam, tercja wielka, znowu kwarta i to wychodzi, że to jest akord G dur, ten co tutaj wam rozpisałem. Teraz na przykład jak to zmarzę, o, na przykład zrobię tak i tak, tu byłby o, na zerowym progu, to na zerowym progu. Tam się zaznaczyłem, powinienem napisać, że zerowy próg. Teraz wyszedł akord inny. C-dur. Czyli widzicie, teraz to zaczyna być zrozumiałe, to o czym jest mowa w interwałach. Czyli każdy akord, który gracie, jest złożony z tych puzli, które nazywam interwałami. Te puzzle bardzo znacząco wpływają na brzmienie akordu. Tak można to zilustrować. Bo właściwie nieraz tak właśnie miałem też problem. Jak to powiedzieć, co to są te interwały, tak żeby ta osoba zrozumiała i żeby wiedziała, że to jest potrzebne. Jeśli jeszcze, powiedzmy, to mogło nie dotrzeć, do czego to jest niezbędne, to pokażę wam na przykład coś takiego. Załóżmy, zagram, no tu byłby pierwszy próg, drugi, trzeci. O, dziwna ta trójka wyszła. Pierwszy, drugi, trzeci. Wiadomo, najgrubsza struna, szósta E,
pierwsza E. No i teraz na przykład mamy coś takiego, dorzucę jeszcze progi, 5, 6, 7. I teraz na przykład mamy coś takiego, o, na przykład do tego zacznę. Mam na przykład tak, tak, tak. O, mam nadzieję, że to też wam coś przypomina. Poczekam, aż zgadniecie. O, Na przykładzie interwałów, które mamy do dyspozycji, możemy stworzyć jakąkolwiek skalę. To akurat stworzyłem skalę pentatoniczną, bo wiem, jaka jest budowa tej skali. Wiem, jakie mają być interwały. Dzięki temu, że wiem, jakie mają być interwały, stąd powstaje ten schemat. O, ja wam jeszcze pokażę tak. To, co nas najbardziej interesuje, to są interwały właśnie, to są dźwięki w interwale oktawy, albo interwały w granicach oktawy, czyli wezmę inny kolor. Czyli, o, tu jest główny dźwięk i tutaj też jest główny dźwięk. Tu jest akurat oktawa, czyli można powiedzieć 8 pełnych dźwięków do góry. Powyżej tych dźwięków, już się powyżej tej oktawy, powtarzają się nam kolejne dźwięki, będą powtórzeniami tych wcześniejszych. Ale widzicie, znając właśnie te interwały, możemy te rzeczy robić. Mamy świadomość w ogóle tego, z czego faktycznie składa się muzyka. Tak jak mówiłem wcześniej, interwały tworzą nam akordy. Tutaj jeszcze jedna rzecz, kolejna z tych, co chcę zawrzeć, to jest właśnie tworzenie, czy używanie interwałów do melodii, no bo właściwie to też jest nam bardzo przydatne. No załóżmy na przykład, że mam tutaj ten jakiś gryf, no i tam tutaj schematycznie sobie zaznaczam jakieś tam progi. Co z tego, że tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć strun. Dobra, niech będzie tutaj szósta. Krzywa jak piernik. No ale na przykład wezmę sobie, załóżmy, zrobię tak i na przykład dam tutaj. I teraz jak zacznę te grać dźwięki po kolei, ten, ty, sobie zapętać, to mi się stworzy melodia. Teraz, znając jakie to interwały, mogę sobie dopasować tą melodię, przesunąć. Na przykład jeśli załóżmy grałem na trzecim progu, to mogę sobie to zagrać na przykład od piątego progu, ale już jeśli gramy w jakiś skali, na przykład załóżmy G-dur, to tutaj już by średnio pasował ten sam schemat grany od piątego progu. Już nie będzie nam pasować do skali. Więc znając interwały, moglibyśmy sobie zrobić z kolei w ten sposób, że przesuwamy, gramy to, o, mamy tak, tak i tak. Teraz mamy ty, inną melodyjkę, którą możemy zagrać w kółko. Widzicie, w ten sposób można to modyfikować, bo wiemy w jakiej skali gramy, wiemy jakie dźwięki są w tej skali, wiemy jakie interwały możemy w danym momencie użyć do produkcji naszych melodii. No, równie dobrze możemy zamiast tego zagrać na przykład jakiś inny schemat, na przykład coś takiego. O, na przykład taki, że gramy pierwszy, drugi, trzeci dźwięk, na przykład zapętlić, albo podciągnięcia jakieś robimy, jakieś melodie tworzymy, to wszystko możemy dopasować do jakiejś skali. Załóżmy, nawet gramy melodię i chcemy się zorientować, jaka to jest skala, to po dźwiękach, które używamy, możemy je dopasować do konkretnych interwałów, które pasują w jakichś konkretnych skalach. Więc no widzicie, no naprawdę to jest problem bardzo złożony, więc myślę, że w miarę to wam wyjaśniłem i że czujecie teraz niezgłębioną potrzebę poznania interwałów i przyszpanowania dziewczynom i różnym innym takim ziomalkom zespołów, jak to miażdżyć interwałami. Także zapraszam na następne filmy.